Witam serdecznie, nazywam się Michalina. Znajdujemy się aktualnie w firmie Dampol. Firma powstała w 1996 roku i swoją podstawową funkcją działalności było odrestaurowywanie starych traktorów rolniczych typu Lance Bulldog i Ursus C45. Główną gałęzią naszego biznesu jest produkcja części do maszyn rolniczych. Są to części do ciągników rolniczych, bardzo starych już, w okresie przedwojennym, międzywojennym i wczesne lata 50., 60. Są to ciągniki, do których części już nie dostaniemy, że tak powiem, w żadnym dostępnym punkcie ogólnodostępnym. To są części typowo robione na zamówienia. Naszym klientem jest przede wszystkim klient indywidualny. Docieramy praktycznie już do większości zakątków świata. Chęć doskonalenia procesów technologicznych była jednym z głównych powodów zakupu maszyny OMAX 60-120, gdyż jako jedyna spełniała nasze wymogi pod względem precyzji cięcia. Jest to maszyna, która na tle konkurencji cechuje się bardzo, bardzo wysoką precyzją cięcia. Maszyna OMAX 60-120 jest świeżym nabytkiem w naszym parku technologicznym. W dalszym ciągu doskonalimy proces obsługi, jak i produkcji części. Jednym z pierwszych zadań, które wykonaliśmy na maszynie OMAX 60-120, było uruchomienie maszyny, która uległa niestety małej awarii. Konieczne było dorobienie trybów, które pozwoliły na funkcjonowanie poprawne naszej maszyny. Dotychczasowa produkcja opierała się przede wszystkim na elementach docinanych metodą plazmową, cięcia plazmowego, z którego chcielibyśmy zrezygnować w całości na rzecz cięcia wodnego. Z prostej przyczyny, jest to dużo, dużo wygodniejsze i przede wszystkim dużo czystsze cięcie i bardziej dokładne niż cięcie plazmowe. To, co nas zaskoczyło w maszynie OMAX 60-120, jest intuicyjna obsługa, łatwość projektowania i przyjazny interfejs. Podstawą istnienia każdego przedsiębiorstwa jest jego rozwój. Poszerzanie dostępnych usług, bardziej scentralizowanie usług pod danego klienta, spełnianie jego przede wszystkim oczekiwań. I do tego właśnie dąży nasza firma.